trzeciego pokolenia jestem dumny z tego miasta. I teraz mam wielką, wielką radość i przywilej przedstawić wiceprezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Kowalczuka, który was powita, a wy powitajcie go jak najserdeczniej tylko wy potraficie. Witajcie w Gdańsku, mieście wolności i solidarności. Słuchajcie, zawsze trzeba pamiętać o tym, aby wybrać w religii wolności. W Gdańsku, właśnie w mieście naszym, nad tym na co dzień zastanawiamy się, co dla nas one te hasła oznaczają, co znaczą dla nas wartości, wolność i solidarność. Wiem, że Exodus każdego roku ma swoje hasło przewodnie, a ja was proszę, gdańszczan, a także tych, którzy do Gdańska przyjechali i z Gdańska do różnych miejscowości powrócą, by zechcieli rozważyć, co dla was na co dzień znaczą te dwie wielkie gdańskie wartości. Zabierzecie je ze sobą do domu? Kochani, jeszcze jedna gorąca prośba. Wiele radości. Wnieście tą radość w życie mieszkańców miasta Gdańska. Nie tylko ta hala. Hala na granicy miast Gdańsk i Sopotu, ale cały Gdańsk otwarty jest na was, otwarty na to wszystko, co wniesiecie wraz z darami ducha, które otrzymacie. Gorąco witam także pastorów, którzy przyjechali z wami, pastorów z żonami, którzy są tutaj, którzy z Gdańska także poniosą to słowo i będą mówić o tym, jak można w mieście otwartym o Bogu, o tym, co jest ważne w życiu człowieka, rozmawiać. Dajcie im gorące brawo. A teraz czas najważniejszy. Wasz czas spotkania. Życzę każdemu tego, aby w tym momencie, kiedy będzie rozważał ważne dla niego słowa, kiedy będzie spotykał się z człowiekiem, bo nie ma spotkania z Bogiem bez spotkania z człowiekiem, że wyniesiecie to wszystko razem na zewnątrz, ogłaszając to wszystko w radości całemu światu. Dobrego pobytu w mieście Gdańsku, wolności i solidarności. Wszyscy chwalmy go. Bez względu na wszystko. Wszyscy chwalmy.